Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na wydarzeniu Transformacje, rozmowy o przyszłości mody cyrkularnej. I będzie to interdyscyplinarna debata, celem której jest rozpoznanie największych wyzwań związanych z modą cyrkularną w Polsce. No i spotkanie będzie podzielone na dyskusje grupowe i przedstawienie kluczowych wniosków w pokoju głównym, czyli zgodnie z agendą. Dyskusja będzie stanowić wymianę poglądów, doświadczeń i pomysłów, które przyczyniły się do wprowadzenia zmian na wielu płaszczyznach w branży mody. No i trend na transparentną, zrównoważoną i cyrkularną modę w zasadzie przestaje już być trendem, a staje się obowiązkiem, więc wymaga konkretnych działań, dlatego razem z prowadzącą dzisiejszego spotkania, Olą Bąkowską, wyróżniłyśmy kilka istotnych kwestii legislacyjnych, rynkowych, organizacyjnych, które będą podstawą dzisiejszej dyskusji. Obserwujemy taką globalną refleksję, bym to nazwała konsumencką, i taką rewaluację potrzeb przez to, że my gdzieś tam jesteśmy trochę zamknięci w tych naszych domach, nie ma aż tak dużej ilości różnych zewnętrznych spotkań, wydarzeń, eventów, spotkań towarzyskich. My rzeczywiście ograniczyliśmy konsumpcję. Nie sądzę, że to z nami jakoś bardzo długo zostanie. Mam wrażenie, że jak widzimy cofanie lockdownów i tym podobne rzeczy, to wszystkie jakby wzorce konsumpcji, czy to będzie turystyka, czy to będzie też moda, no dość szybko wracają do tego mniej więcej, co było. Ale nadal mam wrażenie, że zostanie przynajmniej to doświadczenie na później. Że myśląc w ogóle o gospodarce obiegu zamkniętego, musimy myśleć przede wszystkim o tym, jak zaspokajać konsumpcję, jak nastawić się na to, że ona będzie i wymyślać takie sposoby zaspokajania tego hedonizmu ludzkiego, którego ja po prostu nie sądzę, że zmienimy naturę ludzką. Więc musimy myśleć o tym, jak zaspokajać ludzki hedonizm w taki sposób, żeby maksymalnie nie szkodzić światu. Konsumenci, natura takiego powiedzmy przeciętnego człowieka jest troszeczkę skomplikowana, a mianowicie widzimy coś takiego, co się nazywa attitude behavior gap, czyli nawet jeśli jesteśmy zafascynowani tym, jak sustainability jest super, jakie to się robi modne i to jest oczywiście piękne, że właśnie takie dobre wartości dla środowiska, społeczeństwa robią się modne, ale często konsument idzie do sklepu, spieszy się, kupuje coś zupełnie nie patrząc na metkę, patrzy również na cenę i to się kończy. Więc edukacja konsumentów jest też bardzo ważna, bo w ogóle mieliśmy okazję też zbadać, że często procesy takie jak na przykład pranie lub suszenie bluzki zużywają nawet do 6 razy więcej energii niż produkcja. My mamy fantastyczne przemyślenie, jakby fantastyczne doświadczenia, jeżeli chodzi o to, co nam jakby do ubrań przyniósł 2020 rok, dlatego że my mówimy o sobie, że zajmujemy się sprzątaniem odzieży używanej i sprawianiem, że coś, co w momencie, kiedy wystawiamy przed nasz dom, ma zerową wartość, my pracujemy nad tym, żeby ta wartość była choć odrobinę symboliczna w postaci dania drugiego życia tym rzeczom. W ten sposób ratowaliśmy przeszło 400 ton niepotrzebnych ubrań. Jesteśmy tym totalnie zajarani. Jesteśmy na początku tej drogi. I ten 2021, który teraz jest trochę jakby konsekwencją tego, co do nas przyszło w 2020 roku, sprawił, że mamy mnóstwo pracy. I ona wynika przede wszystkim z tego, że w 2020 przyszła do nas refleksja i działanie. I to zarówno jeżeli chodzi o konsumentów, i jeżeli chodzi o branżę mody, i jeżeli chodzi o samorządy. Jeżeli się obserwuje na przykład przemysł futrzarski, to widać, że przemysł futrzarski paradoksalnie używa cyrkularności do uzasadnienia swojego istnienia. W takim sensie, że pojawiają się takie przekazy, że właśnie tak, sztuczne futro to jest plastik. Jak nie chcemy plastiku, to powinniśmy zachować naturalne futro. No i problem polega na tym, że trochę tak jest. Kiedyś praktycznie nienoszenie skóry czy nienoszenie wielu innych produktów odzwierzęcych oznaczało po prostu przeróżnego rodzaju tak, produkty pochodzące z rafinerii. Więc bardzo się cieszę z tego, że powstają jakby
takie zastępniki, które właściwie mogą być czymś takim jak powiedzmy ten Beyond Burger w świecie mięsa, czyli czymś, co nie jest po prostu taką kiepską podróbą, ale czymś, do czego można aspirować. I wydaje mi się, że tak jak absolutnie było widać w świecie właśnie zamienników mięsa, to prawdziwym game changerem były dopiero produkty, do których można było aspirować i chwalić się nimi. Ja akurat w swojej działalności biznesowej zauważyłam jeden dość ciekawy trend, że klienci, z którymi my współpracujemy, duże firmy, duże organizacje, na szczęście troszeczkę odchodzą od takich potrzeb wokół takich bardziej ad hocowych tematów związanych właśnie na przykład z jakimiś akcjami ad hocowymi, marketingowymi czy produktami takimi bardziej giftowymi, korporacyjnymi, a coraz częściej zaczynają się zwracać do nas z takimi bardziej już długofalowymi projektami typu czy możemy popracować nad tym, jak przywrócić nasze rodzaje odpadów z powrotem do biegu, tak? Moda przestaje być tylko i wyłącznie obiektami fizycznymi, ale staje się obiektami wirtualnymi, dzięki czemu coraz częściej kupujemy odzież tylko w formie wirtualnej, co ogranicza nasze wydatki oraz zakup odzieży. Być może często, właściwie bardzo często, odzież kupowana jest tylko po to, aby pochwalić się nowymi ubraniami na Instagramie, następnie je zwrócić, co powoduje ogromne problem z dostawami oraz w następnej kolejności zwrotami, ponieważ nie jesteśmy w stanie ograniczyć, jesteśmy w stanie częściowo oczywiście ograniczyć te zwroty. I myślę, że tutaj jest duże pole do popisu nowych technologii, które właśnie będą wspomagały rozwój tego obszaru poprzez na przykład wirtualne przemierzalnie, czy tworzenie części obiektów, czy przeniesienie części obiektów świata mody do świata wirtualnego, dzięki czemu odzież, która normalnie byłaby kupowana przez konsumentów, stanie się jednak obiektem, który jest tylko wizualizacją i nie wymaga nakładów produkcyjnych. Myślę, że w tym widzę bardzo dużą szansę do rozwoju. Reprezentuję Instytut Logistyki i Magazynowania, który niejako dba o te procesy takie towarzyszące. I tutaj między innymi zajmujemy się także branżą e-commerce. I jeśli pytać, co takiego ważnego wydarzyło się w tym minionym roku pandemicznym, to też właśnie zauważamy ten niesamowity wzrost wolumenu sprzedaży e-commerce. A co za tym idzie, i tutaj właśnie jest aspekt, który szczególnie jakby zauważamy, wzrost ilości odpadów wynikających z tego e-commerce'u. Odpowiedzi na to, iż taka duża liczba opakowań się pojawiła, tych wypełniaczy, kartonów i tak dalej, także w obrocie odzieżą, postanowiliśmy zaadresować ten problem projektem, który rozpoczęliśmy właśnie w zeszłym roku, a dotyczącym stworzenia takiego inteligentnego opakowania zwrotnego dla branży e-commerce i współpracujemy z wieloma właśnie podmiotami tej branży po to, ażeby stworzyć coś uniwersalnego. I to jest, mi się wydaje, jednocześnie wyzwanie i szansa, żeby zaadresować być może nie taki bezpośredni problem związany tutaj z tym obiegiem cyrkularnym odzieży, ale właśnie pomóc w kwestii tych dużej liczby opakowań, które są generowane podczas tej sprzedaży e-commerce'owej. Powinniśmy próbować przynajmniej jakoś minimalnie ułatwić konsumentom działanie w tej rzeczywistości, by mogli po prostu tworzyć mniejszy popyt. To, że w trakcie pandemii spadł ten popyt, to jest szansa, tak? Bo nie ukrywajmy, że planeta jest zagrożona przez to, że popyt jest niepohamowany i że ten niepohamowany popyt zużywa surowce i jest zagrożeniem nie tylko dla nas, ale też dla zwierząt, dla roślin. I uważam, że działania z rozszerzoną rękojmią czy z tym
przymierzalniami czy produkowaniem rzeczy, które są sprzedane, mogą realnie się przyczynić do zmniejszenia tego popytu. Przynajmniej powinniśmy próbować. Największe szanse na potrzebną zmianę w kontekście projektów widzę właśnie we wdrażaniu systemów ERP, systemów CRM, systemów chmurowych, ponieważ te systemy pozwalają nam na mierzenie i analizę śladu węglowego, nazywamy to X-Carbon czy Carbon Footprint Analytics, być może też metanu, bo nie zapominajmy o tym, że tu nie chodzi tylko o dwutlenek węgla, ale też metan, który jest bardzo niebezpieczny, greenhouse gas emissions, czyli emisje gazów cieplarnianych. I te systemy umożliwiają również już wspomniane ustandardyzowane sustainability reporting schemes, praktycznie od upstream poprzez takie core procesy biznesowe aż do downstream, gdzie idziemy do konsumentów. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście wymaga to ogromnej współpracy z wieloma grupami, bo nawet jeśli mamy, powiedzmy, analizę każdego modułu systemu i każdego procesu biznesowego, czyli analizujemy tak zwane business process designs i wszystkie takie aktywności z tym związane, wymaga to współpracy i pozyskiwania informacji a propos śladu węglowego też od wielu zewnętrznych grup, tak jak na przykład dostawcy czy też konsumenci, bo jest to absolutną esencją właśnie zaangażowanie multi-stakeholder, tak zwany model hybrydowy, żeby stworzyć taką naprawdę dosyć powszechną, jak to nazywamy, shared sustainable value. Czyli bardzo ważnym aspektem też uważam jest to, żeby sustainability czy też CSR nie było w firmie czymś takim oddzielnym jako, powiedzmy, jednym z oddziałów, że tutaj mamy oddział produkcji, tutaj mamy oddział do współpracy z suppliers, tutaj mamy oddział sprzedażowy i oddzielnie mamy na przykład oddział CSR. Zdecydowanie nie, ponieważ potrzebujemy właśnie takiego wdrożenia sustainability thinking w ogromne grupy, nawet u nas, powiedzmy, pracowników i w każdy proces. Naszym projektem, który wprowadziliśmy, jest projekt upcyclingowy, bardzo fajny, bardzo ważny. Mamy jeszcze z tym problem, marki odzieżowe mają z tym problem, że się tego po prostu boją się tym chwalić. My mamy taki projekt, który pozwalamy markom odzieżowym, projektantom odzyskiwać stoki magazynowe, niesprzedane kolekcje, niesprzedane partie produkcyjne. Każda marka to ma, a marki mówią, że tego nie mają generalnie. Oni ukrywają po prostu te problemy i my z tym walczymy. To jest ogromna patologia i tutaj muszą, ja też podpisuję się pod wszystkimi tutaj moimi przedmówcami, że pewne rozwiązania muszą być odgórnie wprowadzane, szczególnie dla producentów, którzy gdy nie będą mieli nad sobą jakiegoś takiego, można powiedzieć kolokwialnie, bata, to oni nic nie zrobią, bo po prostu nie będą widzieli potrzeby. Co zaobserwowaliśmy w 2020 roku? Przede wszystkim e-commerce, czyli i tutaj ja może powiem pod kątem, też podpisuję się pod wszystkimi tymi zmianami, tylko co jest ważne, co jest fajne w związku z gospodarką obiegu zamkniętego, z marnotrawstwem i z innymi rzeczami. Bardzo fajny proces, który dał też internet, tak zwane dropy. Dzisiaj marki odzieżowe, projektanci robią kolekcje, nie produkują, robią kolekcje, robią sample, wprowadzają to do sprzedaży internetowej w postaci dropów i innego rodzaju projektów i tak naprawdę zbierają zamówienia. Konsument stał się bardziej cierpliwy i on jest w stanie poczekać w granicach tygodnia, dwóch na dostarczenie towaru. Oni w tym momencie mają czas, żeby to wyprodukować i sprzedać, i wyprodukować przede wszystkim towar, który już jest sprzedany, czyli nie mamy nadprodukcji, czyli odpowiadamy na potrzebę, nie ryzykując potem gromadzeniem kolejnych odpadów. My musieliśmy zacząć projektować odzież w trochę inny sposób. Może nie tyle sam proces projektowania, tutaj chcę omówić, tylko co projektować. Czyli w naszych kolekcjach pojawiło się znacznie więcej modeli basicowych, takie, które mogą być, pasować do różnego rodzaju, nie wiem, spodni czy spódniczek. Z drugiej strony mamy też kolekcje, wprowadziliśmy kolekcje kapsułowe do sprzedaży, czyli takie kolekcje, które sprzedajemy koncept całościowy klientowi.
A z trzeciej strony zaczęliśmy bardzo mocną uwagę zwracać na to, jakie materiały wykorzystujemy, czyli czy one pochodzą z bardziej zrównoważonych źródeł, czy to właśnie jest bawełna organiczna, czy to jest stencel, czy recyklingowane materiały. To jest dla nas taka no, zmiana. Ona też się działa już troszeczkę wcześniej, ale myślę, że 2020 spotęgował tę tendencję. Szkolimy kadry szkół odzieżowych, których jest bardzo mało i też ubolewamy nad tym, bo gdzieś ta tradycja umarła i ten proces ciężko będzie go podnieść. Natomiast ważne, że są inicjatywy, ważne, że te szkoły, które są, mają dyrektorów, pasjonatów, ludzi, którzy gdzieś chcą, żeby przekazać tej młodzieży pewne wartości, pokazać tą modę troszeczkę od innej strony, nie tylko od strony osoby, która siedzi przy maszynie i szyje. Bierzemy udział w różnego rodzaju eventach, spotkaniach, gdzie też uświadamiamy konsumentów o tym, żeby zwracali na metki, które są w wyrobach, żeby podnosić ich świadomość, że odzież jest bardzo często wyprodukowana w krajach rozwijających, że ona jest bardzo toksyczna, że bardzo nam szkodzi, że nie tylko jedzenie nas truje, ale tekstylia też bardzo nas zatruwają, o czym nie mamy świadomości. Z własnego doświadczenia wiem, że projekty realizowane tutaj przez różne organizacje rządowe kierowane są w dużej mierze do osób technicznych, technologicznych, które produkują pewien rodzaj materiału. Aktualnie te materiały czy działania przez nie podejmowane często umierają gdzieś w laboratoriach ze względu na brak współpracy pomiędzy uczelniami. Są to problemy na poziomie legislacyjnym, ponieważ każda z uczelni, która wypracuje nowe rozwiązanie, chce go zachować dla siebie. I myślę, że tworzenie takich hubów, które byłyby w stanie łączyć uczelnie, przyniosłaby ogromne korzyści dla obu stron i byłaby w stanie wypracować na przykład nowe materiały, które powstają z recyklingu. Między innymi filamenty, które mogłyby być tworzone w dużo bardziej zrównoważony sposób. Takie niezwykle istotne zdanie padło ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, która zauważyła, że kryzys klimatyczny to jest również kryzys zdrowotny. Ta rzeczywistość pandemiczna tak naprawdę jeszcze bardziej spotęgowała znaczenie tego zdania i ono niezwykle mocno wybrzmiało w zeszłym roku. I to przełożyło się tak naprawdę na politykę Komisji Europejskiej, która bardzo mocno zaakcentowała problem wpływu przemysłu mody czy przemysłu tekstylno-odzieżowego oraz skórzanego i włókienniczego na środowisko. W takich działaniach na w skali makro bardzo, bardzo też jest istotna właśnie rola tego typu regulacji płynących ze strony organizacji takich jak Unia Europejska i Komisja Europejska. Na to też wskazują osoby odpowiedzialne za CSR w firmach, więc myślę, że rzeczywiście to wydarzenie można też nazwać takim punktem przełomowym, jeśli chodzi o zeszły rok. No i myślę, że też takim troszeczkę horyzontem działań na rzecz właśnie circular economy, jeśli chodzi o branżę modową. Tak jak wspomniałem, właśnie menedżerowie i menedżerki CSR rzeczywiście zaczynają wskazywać coraz częściej na regulacje, na przykład unijne, jako coś, co też przyczynia się ich zdaniem w ostatnich latach do dużej popularyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, więc pokusiłbym się o stwierdzenie, że właśnie tego typu strategiczne dokumenty, zwłaszcza na szczeblu unijnym, są czymś, co też wpłynęło i będzie wpływało na kształt właśnie circular economy, zwłaszcza właśnie w branży fashion. Jakie na przykład, powiedzmy, procesy, współpracę z regulacjami, z rządami, organizacjami pozarządowymi, to też robiliśmy o tym bardzo wiele badań, zarówno w Amsterdamie, jak i też tutaj w Warszawie. I potrzebujemy modelu tak zwanego, nazywamy to model hybrydowy, czyli zarówno potrzebujemy takich regulacji top-down, czyli to są właśnie regulacje pewne na przykład od naszego rządu, czy też od Unii Europejskiej, ale też bottom-up, czyli takie, które rzeczywiście idą od strony konsumentów, tak żeby konsument wiedział, że naprawdę słuchamy tego, co mówi i ma w ogóle świetne pomysły.
Czyli każdy gracz, każdy stakeholder jest bardzo ważny i można naprawdę w bardzo fajne, takie dynamiczne sposoby pozyskiwać różne pomysły na modele biznesowe, na przykład współpracując, czyli co-creation, co-innovation jest też bardzo ważne, organizując na przykład jakieś fajne konkursy dla różnych małych grup, organizując eventy startupowe, gdzie jesteśmy w stanie rzeczywiście dużo pomysłów pozyskać. Regulacje są oczywiście też bardzo istotne, tak jak w Holandii mamy Dutch Covenants, Dutch Poldermodel, czyli tak zwany konsensus, decision making, gdzie rzeczywiście też podkreślają to jakby tak odgórnie, że potrzebujemy współpracy z wieloma partiami. W listopadzie wyszła, tak w uproszczeniu to nazwę, nowelizacja rozporządzenia REACH, które ogranicza nam korzystanie czy stosowanie takich substancji, które są rakotwórcze, które wpływają na gospodarkę hormonalną. W związku z tym myślę, że za chwileczkę też będziemy mieli do czynienia właśnie z rozprawieniem się, tak w cudzysłowie powiem, również z mikroplastikiem. Na przełomie 2018 roku to moda nie chciała z nami rozmawiać. W sensie udawała, że kwestia, o której powiedział właśnie Paweł, czyli na przykład stoki, rzeczy, które się nie sprzedały, zwroty konsumenckie, reklamacje, że to wszystko nie istnieje, że tak naprawdę moda koncentrowała się na tym etapie wyprodukowania i sprzedaży. To był jakby i to miała załatwić, czy jakby miała działać tylko w tych obszarach. Natomiast nie brała odpowiedzialności za to, co się stanie z tymi rzeczami w momencie, kiedy konsument je kupuje. I ten etap, w którym ich nie potrzebuje. A teraz z naszych doświadczeń projektowych, czyli to, z czym pracujemy, jakby nad czym pracujemy z markami, pokazuje, że branża chce po sobie sprzątać i ona chce to robić w sposób odpowiedzialny. I mnie to na maksa fascynuje i na maksa mnie to kręci, dlatego że jest, jakby upatruję w tym ogromny przełom, że trochę odchodzimy, jakby ta sprzedaż jest korem działalności w branży i ona zawsze będzie. I zgadzam się z Wami, że nawet jeżeli teraz konsument mówi, potrzebuje mniej, nie chce nosić niewygodnych rzeczy, chce odejść od poliestru i tak dalej, on o tym zapomni, on będzie to kupował. Natomiast bardzo cieszy mnie fakt, że moda chce po sobie sprzątać, chce wziąć odpowiedzialność za rzeczy, które wypuszcza na rynek, chce je posprzątać, czy jakby chce je pozbierać razem z nami i wprowadzić do ponownego obiegu w sposób zrównoważony. Nie zutylizować swoje stoki magazynowe, nie, jakby robiąc z nich paliwo alternatywne i heja, jakby było, nie ma, zniknęło, tylko naprawdę chcą wziąć za to odpowiedzialność, chcą to wysypać na przysłowiowy stół i zastanowić się nad tym, co można z tego zrobić. I to jest fantastyczne. Mam poczucie, że być może jedną z rzeczy, które warto byłoby w końcu raz na zawsze zrobić i ku której myślę, że ostatni rok też trochę zmierzał, to być może wycofanie części produktów w ogóle z tego obiegu. I dla mnie w dużym stopniu czymś takim byłoby sporo produktów pochodzenia zwierzęcego, których używamy w modzie, jak chociażby futra, ale również skóry ze zwierząt, prawdopodobnie wełna. I mam poczucie, że jakby o tyle mogliśmy się do tego przyczynić, znaczy o tyle mógł do tego taki sensowny pierwszy krok wystąpić właśnie w zeszłym roku, że powstała całkiem sensowna organizacja Materials Innovation Initiative, w której pokładam duże nadzieje też dlatego, że ona została założona przez osobę, która wywodzi się z Good Food Institute. I ja dużo bardziej zajmowałam się zawsze przemysłem spożywczym niż przemysłem modowym i wiem w związku z tym, że Good Food Institute na poziomie światowym działań zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Azji, czy w Izraelu, również od jakiegoś czasu w Europie, zrobiło olbrzymie zmiany właśnie współpracując zarówno z naukowcami, jak i z biznesem w celu wprowadzania coraz lepszych alternatyw zarówno komórkowych, jak i roślinnych na talerze. Więc powołanie podobnej organizacji, ale skupionej na tym, żeby szukać sensownych alternatyw, takich powiedzmy w wersji 2.0 dla
dla produktów pochodzenia zwierzęcego w modzie jest dla mnie bardzo, bardzo dobrą wiadomością. Proszę zauważyć, że tak naprawdę w firmach zaczyna się poszukiwać, zaczyna się zatrudniać osoby, które mogłyby odnaleźć sposób na zrównoważony rozwój i tego pilnować. Ale tu jest znowu temat do dyskusji, bo tutaj jak powiedziała pani Joanna Burzec, to nie może być tak, że to jest osobny dział, to musi być wszystko tak naprawdę bardzo mocno przemyślane. Ale teraz proszę też zauważyć, moim zdaniem w przemyśle modowym zmiany zachodzą najszybciej. To momentum, które mamy z poprzedniego roku, właśnie z tego doświadczenia nas wszystkich, no może spowodować, że przejdziemy po prostu dalej do tego, aby rzeczywiście tę strategię implementować, obudowywać w większym stopniu w akty prawne i jakoś tak po prostu wymagać zarówno od branży mody, gdzie ta dyskusja się toczy dość aktywnie i od dłuższego czasu, też epatować tym na inne sektory. Tu mi się wydaje w ogóle, że branża mody ma takie, może mieć takie fajne zadanie przed sobą, aby też inspirować innych, inne części gospodarki, inne rodzaje konsumpcji do tego. Jest dobrze, ale to, żeby to rzeczywiście się przekuło i wprowadziło tylko większą zmianę i takie to jajko się wykluło, wysiadywane już parę dekad, no to potrzebujemy tego rzeczywiście jakby jeszcze trochę dociśnięcia, popularyzacji tematu po prostu gospodarki cyrkularnej w społeczeństwie wśród firm. No a teraz wydaje się, że jakby jest dobry punkt startowy i też moda jest dość jako cała branża i to i konsumenci, i producenci są w dobrym miejscu, aby rzeczywiście jakąś fajną, istotną taką rolę w tym spełnić. Ponieważ już padło dzisiaj bardzo dużo wyzwań, to ja bym tak naprawdę zaprosiła Państwa, żeby już nie skupiać się wyłącznie na wyzwaniach, tylko żeby w tej 15-minutowej debacie Państwo jako grupa wybrali jedno kluczowe wyzwanie, na którym Wy się chcecie skupić w tym momencie i im lepiej ono będzie doprecyzowane, tym lepiej dla naszej debaty. Także chciałabym, żeby to było jak najbardziej konkretne. I wobec tego wyzwania, kto musi podjąć odpowiedzialność? I oczywiście możemy powiedzieć, każdy musi podjąć odpowiedzialność, ale znowu proszę Państwa o konkrety, czyli jak Wy widzicie odpowiedzialność konsumenta, a jak widzicie na przykład odpowiedzialność producenta, gdzie widzicie odpowiedzialność prawną, legislacyjną, gdzie mogą zostać podjęte działania na poziomie miast, państw, legislacji, ustaw, gdzie jest odpowiedzialność aktywistów i organizacji pozarządowych. Także jedno wyzwanie chciałabym, żeby przedstawiciel pokoju, przedstawicielka pokoju nam zaprezentowała i następnie jak Państwo byście rozdzielili rolę i działania na rzecz rozwiązania tego wyzwania. I oczywiście nie wiem, czy wrócicie Państwo wszyscy z tym samym, ale domyślam się, że nie. Także tak widzę ten pierwszy krok naszej debaty. I pytanie, czy to jest jasne i czy już możemy się rozdzielić na pokoje. Będzie 15 minut, a następnie wrócimy i będzie 10 minut na to, żeby trzy osoby po jednej z każdego pokoju przedstawiły nam, na jakim wyzwaniu dana grupa postanowiła się skupić i debatować. Nie widzę, nie słyszę. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie pojawiają się pytania i jasne jest to pierwsze pytanie, wyzwanie, jeśli chodzi o pierwszą debatę, to w takim razie ja w tym momencie otwieram pokoje i ustawiam czas na 15 minut. Jestem skonsternowana teraz, dlatego że poruszaliśmy się w dwóch obszarach, które są z naszej perspektywy równie istotne i ta dyskusja przenikała przez te dwa obszary. Jednym z nich to jest kwestia opakowań i wzrostu tej popularności e-commerce'u i tego, ile odpadów generuje same zakupy takie e-commerce'owe. A druga dyskusja, na której się zawiesiliśmy trochę dłużej, to kwestia sprzątania po sobie, jeżeli chodzi o branżę mody, czy jakby coś, na czym się nie koncentrujemy teraz, dlatego że my wszyscy skupiamy się na mówieniu o tym, żeby produkować w sposób zrównoważony, żeby
w sposób uczciwy zatrudniać pracowników, żeby kontrolować łańcuch dostaw, żeby zrobić zwrot w kierunku produkcji ekologicznej, używania ekologicznych materiałów i tak dalej, i tak dalej, doprowadzając do momentu, w którym rzeczy są produkowane. Natomiast co później z nimi należy zrobić? I jakby największym wyzwaniem, które sobie tutaj zdefiniowaliśmy i zgodziliśmy się co do niego, jest fakt, w jaki sposób należałoby, jakiej technologii wymaga współczesna moda po to, żeby radzić sobie z odpadem tekstylnym, czyli nie z drugim obiegiem, jakby dawaniem drugiego życia rzeczom, które się nadają do tego, ale już takim odpadem, prawdziwym odpadem tekstylnym, bo tutaj Dorota powiedziała fantastyczną rzecz tak naprawdę, że w jej wyobrażeniu, takim jej marzeniem jest, żeby w przyszłości można było wziąć odpad tekstylny, rozdzielić go i stworzyć z niego nowe włókno, nowy materiał, tym samym nową rzecz. Jakby wtedy tworzymy prawdziwy, cyrkularny taki obieg zamknięty. Natomiast wiemy, że największym wyzwaniem jest tutaj kwestia jakości tych materiałów, z których aktualnie produkuje moda i tego, że jest bardzo dużo domieszek, bardzo dużo wymieszanych ze sobą poszczególnych substancji, w sensie substancji i materiałów, czyli mamy coś, co jest bawełną, ale w rzeczywistości nie jest bawełną, bo ma trochę poliestru, trochę elastanu, trochę czegoś tam jeszcze i to też jakby jest taką podstawą do tego, żeby móc pójść w kierunku takiego zamkniętego obiegu. No i tak jeszcze dodam, że tak naprawdę brakuje jeszcze infrastruktury, żeby takie działania wdrażać w przyszłości. To jest coś, nad czym my powinniśmy się skupić, nad tym, żeby była segregacja tych odpadów, bo to jest kluczowe moim zdaniem, żeby takie rzeczy mogły się w przyszłości... Przerywam w tym momencie. Wiemy, że segregacja jest obowiązkowa od 2025 roku w Unii Europejskiej zgodnie z Circular Economy Action Plan. Ja wiem, że Państwo też to wiecie. Usłyszałam o wyzwaniu, jakim jest jakość materiałów, że nie są na ten moment sortowane i że Państwo by chcieli, do tego dążymy, myślę, że uczestnicy w innych pokojach też się zgodzą, że chcemy ten wymieszany odpad tekstylny móc odzyskać, rozdzielić i przetworzyć na nowe zasoby. I ja mam teraz pytanie, kto jakie działania musi podjąć, kto może podjąć tę odpowiedzialność? Ja wiem, że jakie działania to jest może za duże pytanie, więc na razie kto? I nie chcę już usłyszeć, że wszyscy. To nie są wszyscy, bo to jakby trochę jest tak, że Parlament Europejski robi już nacisk w tą stronę, tylko że to jest trochę tak, że my słyszymy od mądrych ludzi, trzeba coś zrobić. Ale kto to ma zrobić? No branża. W jaki sposób ma to zrobić branża? No musi coś wymyśleć, skoro produkuje. Ja tak się wtrącę, bo kto? Ja uczestniczyłam w programie Akord. To było zrzeszenie branży tekstylnej, retailerów i my w Akordzie poprawialiśmy warunki pracy w Bangladeszu, w fabrykach bengalskich. Uważam, że to, co zostało tam zrobione, to jest w ogóle fantastyczna robota, będzie to kontynuowane. I mówiąc o tym, chciałabym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli jest grupa osób zainteresowana danym problemem i działa wspólnie, to efekty, dźwignia, rozbudowy w ogóle tego pomysłu jest i później realizacja założeń jest fantastyczna. Więc czasami się mówi rządy, legislacja, a czasami po prostu wspólne działanie nawet branży w takim kierunku mogłoby dużo zmienić. Proszę przedstawiciela pokoju numer 2 i też przypominam, kogo mamy w pokoju numer 2. Jest pan Paweł Urbański, pani Agata Frankiewicz, która możliwe, że już z nami nie ma, bo musiała wcześniej wyjść. Pan Miłosz Marchlewicz, pan Damian i pani Magdalena Płonka. Zapraszam przedstawiciela, przedstawicielkę i zamieniamy się w słuch. Jeżeli ja mogę, bo zeszłym razem miałam troszkę mało czasu, to teraz sobie pozwolę na większy speech.
Myśmy wymienili dwa obszary, które naszym zdaniem są szalenie istotne dla zmiany branży i dla jej rewitalizacji w kierunku właśnie more sustainable. I tutaj oczywiście pierwszą kwestią jest kwestia edukacji i przygotowania takiego technologicznego projektantów, żeby mogli od razu na poziomie projektowym przygotowywać produkt do wdrożenia do gospodarki cyrkularnej. Bardzo ważny jest tutaj monomaterial design i bardzo ważny jest rozwój edukacji z zakresu materiałoznawstwa w szkołach artystycznych. Jeżeli chodzi o kwestie firm i odpowiedzialności firm, to mieliśmy takich kilka propozycji. Tutaj mamy na czacie przede wszystkim zdecydowanie większe regulacje i tutaj większa rola UOKiK-u i inspekcji w zakresie kontroli produktów tekstylnych. Również bardzo ważne jest raportowanie i to, żeby firmy były zobligowane do takiego bardzo transparentnego raportowania, ale mamy trzy takie rozwiązania jak RePack, PSS i EPR, czyli RePack, czyli to jest związane z tym Extended Producer Responsibility, czyli z EPR-em, po to, żeby firmy były oficjalnie, odgórnie zobligowane do odpowiedzialności za swoje produkty, nawet na etapie posprzedażowym, na mniej więcej w okresie 10-15 lat. I to by było wzmocnione między innymi przez takie pomysły jak RePack, czyli sprzedaż, załóżmy, 50% produktów w opakowaniach, które są od razu opłacone z góry i można w nich zwrócić produkt do firmy po to, żeby ona go poddała recyklingowi. I tutaj też w ramach tej całej takiej jakby no Extended Producer Responsibility strategii jest również PSS, czyli Product Service Systems, czyli rozwinięcie posprzedażowego serwisu tekstyliów, naprawa, kastomizacja i również no różnego rodzaju inne działania, które by wydłużały życie tego produktu. I to tak w skrócie, czyli to są takie konkretne rozwiązania, które naszym zdaniem powinny być odgórnie narzucone firmom i zwiększane co roku, czyli możemy zacząć od jakiegoś pułapu 40% i zwiększać go co roku o 10%. Bo mówienie jakby o tym, co powinniśmy zrobić bez jakby konkretnych, bardzo konkretnych rozwiązań, będzie nadal po prostu tylko mówieniem o branży. Natomiast jeżeli by się udało zmobilizować rząd do wdrożenia takich dyrektyw dla przemysłu odzieżowego w Polsce, to mamy moim zdaniem od razu wdrożone praktyczne działania w tym zakresie i gwarancję tego, że faktycznie naprawiamy branżę. Tak więc to są takie nasze krótkie, szybkie spostrzeżenia. Zapraszam teraz osobę z trzeciego pokoju i sobie już sprawdzam, kogo tam mamy. Pani Aleksandra Kuta, pan Tomasz Morozgalski, pani Joanna Burzec, pani Agnieszka Oleksyn-Wajda i pani Karolina Sulej. I zapraszam przedstawicielkę pokoju. Ja może tak króciutko, ale oczywiście może reszta będzie chciała coś dodać, bo wszyscy mieliśmy takie naprawdę piękne wypowiedzi, wydaje mi się bardzo kreatywne. Były wypowiedzi związane z regulacjami, które są oczywiście bardzo ważne, jak już teraz było to też wspomniane, z zachowaniem konsumenta, wyborem konsumenta, ale również z modelami biznesowymi, które właściwie wszystkie te elementy mają w sobie i są w stanie kontrolować bardzo różne aspekty. Powiedzieliśmy też, że nie możemy na pewno jakby oskarżać firm odzieżowych, ponieważ istnieje coś takiego, co się nazywa sweatshop ethical dilemma, który jest rzeczywiście dylematem bardzo trudnym do rozwiązania, bo pamiętajmy o tym, że nawet powiedzmy firmy produkujące w Indiach czy w Bangladeszu dają ludziom pracę. I kiedy miałam okazję być w Indiach i zobaczyć, jakby no, powiedzmy, co by było, gdyby ci ludzie nie mieli pracy, nawet jeśli chodzi o, powiedzmy, zarobki, które mają stosunkowo niższe, to też nie jest do końca dobre dla całego świata. Więc wszystko jest pełne takich rzeczywiście paradoksów, ale bardzo ważna w naszym zrozumieniu jest rzeczywiście współpraca z wieloma ludźmi, co nazywamy multi-stakeholder engagement, tak żeby być w stanie wiele mierzyć, wiele sobie pomagać, ufać i promować też konsumpcję bardzo taką zrównoważoną. Może ktoś z grupy by chciał coś dodać jeszcze, bo każdy się super wypowiadał. Tak, ja jestem ciekawa, jak to zaufanie budować, ale proszę mówić. Proszę. Znaczy, prócz pani Burzec, nie podnosiliśmy tego
dylematu pracy w Azji, natomiast tutaj pojawił się problem, który ja podnosiłem między innymi i tutaj pani Sulej również o tym wspomniała, przenoszenia pracy daleko od rynku zbytu jako czegoś, co nie tylko jest jakby zagrożeniem teraz w erze pandemii, ale też po prostu jest nieekologiczne ze względu na to, że te rzeczy trzeba przetransportować i to generuje ślad węglowy, który nie jest związany z indywidualnymi wyborami, ale faktycznie z jakimiś działaniami firmy, tak. Tutaj pani Kuta powiedziała o tym, że mniejsze firmy mają problemy, że one mają problemy czekając na materiały i nie ma właściwie systemu, który wyrównuje szanse. Myślę, że naszą tezą wspólną może być odpowiedni system podatkowy, który wyrównuje szanse tych mniejszych firm, na przykład progresja podatkowa, która pozwalałaby im na lepsze, no po prostu nie płacenie takich tak wysokich podatków, jak płacą to w tej chwili duże korporacje. Myślę, że uzwiązkowienie tych małych producentów może być jakimś rozwiązaniem. Tutaj nie zdążyliśmy podnieść tej tezy, bo nam zabrakło tych 5 minut. Przy zakupie produktów, które są dobrej jakości, które są po prostu przez nich pożądane, żeby też skrócić czas oczekiwania. Pani tutaj jeszcze podniosła podatek plastikowy jako mechanizm pewien, który ma zachęcić do stosowania materiałów naturalnych. Myślę, że zgadzamy się w naszej grupie do tego, że no, legislacja powinna wzbudzać taką emocję, takie chęci w odbiorcach tych norm, żeby oni się sami z własnej woli dostosowywali do świata, który uważamy za bardziej cyrkularny, bardziej zrównoważony, a nie zmuszali ich. Myślę, nie wiem, tak się zastanawiam, że pani Sulej będzie jeszcze miała coś do dodania, bo ona miała bardzo ciekawą wypowiedź. Ja tak próbowałem zebrać szybko, szanując czas reszty, te postulaty i sprostować co do tego dylematu pracy w Azji, bo miałem poczucie tutaj takiego skrzydła. Dziękuję. Bardzo dziękuję i też bardzo się cieszę, że mamy dyskusję w komentarzach. I też chciałam zaznaczyć, że z Państwem w każdym pokoju jest przedstawicielka Fashion Revolution i te osoby są tam po to, żeby udokumentować te różnorodne głosy dyskusji. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że mamy bardzo mało czasu i że Państwo nie jesteście w stanie zsyntezować wszystkiego, żeby nam to przedstawić. Zanim przejdziemy do kolejnej debaty, Karolina, 30 sekund jest Twoje. Dobrze, ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie bardzo ważna jest też Fashion Revolution w komunikacji na temat mody i o tym mówiłam bardzo dużo, zarówno w takiej komunikacji związanej z obecnością tego tematu w debacie publicznej, programach publicystycznych, tak jak są inne dziedziny przemysłu obecne, tak jak uważam, że się powinny zmienić magazyny mody tak zwane, że one już nie powinny tylko informować o trendach i estetyce, ale właśnie o tym, jakby jaka jest natura tego przemysłu i jaka jest jakby natura mody i naszego współżycia z nią, że powinniśmy zacząć innych słów używać, wyjść ze swoich baniek, zrobić inne połączenia i potrzebujemy do tego różnych middlemenów, którzy będą się tą komunikacją zajmować, nie marketingiem, ale właśnie komunikacją, nowym słownikiem, który wejdzie do powszechnego użycia. Tyle. Wspaniale, serdecznie. Ola, czy ja bym mogła jeszcze 30 sekund dostać, czy to już jest poza ramą? Słuchaj, ja jestem bardzo ciekawa, także ja ci te 30 sekund daję, ale bardzo też proszę pozostałych Państwa, jeżeli ktoś ma jeszcze coś do dodania, to naprawdę czat zapisujemy, powstaje na końcu raport, więc wszystko, co do tego czatu jest dodane, jest zapisywane. Agnieszka, udzielam ci głosu. I potem dzięki. Dziękuję uprzejmie, bo jeszcze wydaje mi się, że taką ważną kwestią, jeżeli chodzi o egzekwowanie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, w związku z tym, że właśnie to była wypowiedź, która została mi przerwana niestety, jest to, że branża jest niezwykle rozdrobniona, a produkcja właściwie jest przeniesiona do tych obszarów, gdzie są niezwykle niskie standardy środowiskowe. I to, co Unia rzeczywiście może zrobić i wpadła moim zdaniem na taki pomysł, który tutaj jest absolutnie warty odnotowania i to jest taka niezwykle ważna inicjatywa i postulat z ich strony, to jest polityka handlowa, nowa polityka handlowa Unii Europejskiej i powołanie, to będzie taka osoba, która się będzie nazywała głównym urzędnikiem do spraw egzekwowania przepisów handlowych. I to myślę będzie bardzo ważny głos i bardzo ważna instytucja,
w całej tej transformacji. Poza oczywiście zielonym finansowaniem, który będzie wymagał, ale to jest ogromny temat, na pewno nie na te 30 sekund, który będzie wymagał od wszystkich przedsiębiorców, nie tylko notowanych na giełdzie papierów wartościowych, ale wszystkich przedsiębiorców, tego, żeby rzeczywiście taką politykę zrównoważonego rozwoju u siebie wdrożyły. Także serdeczne dzięki za te 30 sekund. Poruszyliście wiele ważnych obszarów i co w nich musi się zmienić. Natomiast ja chciałabym wiedzieć, znowu poproszę Was o konkrety. Myśląc o przyszłości przemysłu mody i tej zmianie na rzecz bardziej odpowiedzialnej, bardziej cyrkularnej, bardziej też transparentnej mody, jakie konkretne działania muszą się rozpocząć, już sporo ich wymieniliście, a jakie konkretne działania, czego musimy zaprzestać? I takie pytanie, gdybyście mieli się znaleźć już w tej modzie przyszłości, niech to będzie 2030 rok, po czym wy będziecie wiedzieć, że teraz mamy bardziej transparentną, bardziej cyrkularną, bardziej odpowiedzialną modę? Bardzo byłoby świetnie, gdyby udało się jakoś tak naszkicować tą przyszłość mody. Czy na przykład powiecie mi, moda w 2030 roku, słuchajcie, nie mamy żadnego centrum handlowego w Warszawie na przykład. A może powiecie mi coś zupełnie innego, ponieważ tu się dużo zagadnień pojawiło również z obszaru łańcucha dostaw, tego, że on nie jest lokalny, jest jak najbardziej globalny. Również wiemy, że Unia Europejska jest tą częścią świata, gdzie chyba na światowym poziomie mamy największy nacisk na tą odpowiedzialność, ale dobrze wiemy, że nie działamy wyłącznie w oparciu o przemysł w Unii Europejskiej, tylko jesteśmy połączeni właśnie umowami handlowymi z całym światem. Czyli czego musimy zaprzestać, kto musi zaprzestać czego, co musimy zacząć, kto musi zacząć robić co i po czym będziemy wiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Czyli moda 2030, co jest takiego będzie wokół nas, czego nie ma dzisiaj, a co takiego, co dzisiaj nas otacza, może właśnie te odpady tekstylne, czego nie będzie. Kończę już z moimi sugestiami, bo to od Was chciałabym usłyszeć te odpowiedzi i proszę Ewelinę o podzielenie nas na pokoje i też może na powtórzenie do pokoi tego podsumowania, co mamy zrobić. I bardzo Wam dziękuję. W takim razie otwieram drugą rundę i już zapraszam wszystkich do pokoi. My nie wyłoniliśmy. Tak, to było nie chcę. Ja mogę powiedzieć, bo dobra, też uczestniczyłam aktywnie. Chyba, że Ola, się nie zgadzasz, bo już mówiłam wcześniej. Ja się zgadzam i że dobrze. To moją konkluzją taką było, że tak naprawdę mówienie o roku 2030, jak to wszystko będzie niemożliwe. W dzisiejszych czasach w biznesie mówienie o czymś długofalowym to jest trudne. Rynek się tak zmienia, tak dynamicznie się zmienia, że nawet mówienie o perspektywie 5 lat jest trudne. Tak 3 lata można jeszcze jakoś zamknąć jakąś klamrą, powiedzieć, wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. To jest jedna rzecz, że trudno jest określić, w którą stronę pójdziemy. Tak jeszcze mi przyszło na myśl teraz, że na pewno duże znaczenie będzie miała digitalizacja. Nawet jeśli chodzi o, ale o tym nie mówiliśmy, to teraz mi tak przyszło, digitalizacja i nawet tych procesów produkcyjnych, to na pewno będzie miało duże znaczenie, jeśli chodzi o branżę mody w różnych aspektach. Czy koledzy i koleżanki chciałby coś dodać? Ja zaczęłam z mojego pokoju. Mam nadzieję, że ktoś by coś dodał, bo niewiele się dowiedzieliśmy o tej przyszłości i o tych podejmowanych działaniach. Tak, ja myślę, że to jest trudne w ogóle powiedzieć, co się wydarzy. Rozumiem. Można powiedzieć i się mylić, ale słucham jeszcze, czy ktoś z pierwszej grupy coś dodaje, zanim przejdziemy do grupy drugiej. Y-
Taki nasz wniosek. Nikt nie zabiera głosu. Zapraszam przedstawiciela, przedstawicielkę z drugiego pokoju i odczytuję, przepraszam, że nie pamiętam, kto w tych pokojach jest, muszę za każdym razem odczytywać. Pani Magda, pan Damian, pan Miłosz, pani Agata i pan Paweł. Zapraszam osoby z drugiego pokoju i zamieniamy się w słuch. To ja zacznę, wezmę na siebie konsekwencje być może nieświadomości i mówienie o tym, co będzie w 2030, ale może bardziej na karb myślenia życzeniowego to zrzucę. Więc tak pozytywnie, drogą mówiąc, w 2030 roku nie wstydzimy się nosić ubrań, które są z second handu albo z restocku, co wynika z tego, że już od 10 lat albo 9, jak mam 2021, uczymy dzieci i w szkołach i na późniejszych etapach do tego, żeby się tego nie wstydziły. Zmieniła się też w tę stronę w ogóle cała debata społeczna, co dzisiaj usilnie też próbujemy robić i dołożyliśmy swoją małą cegiełkę. Część rzeczy, które nosimy, jest produkowana bliżej nas. Znaczna część jest produkowana z materiałów recyklingowanych, ale też część laboratoriów i całego w ogóle zaplecza, które pozwala nam to robić, jest też bliżej nas, żeby przetestować materiały, z których są tworzone ubrania. Nie musimy tego wysyłać do Turcji, tylko możemy wysyłać do Otwocka. Działy CSR i strategie, działy sustainability, CSR i strategie zrównoważonego rozwoju nie są już wydzielane w strukturach korporacyjnych jako coś obcego i coś nowego. Nie organizujemy nawet takich spotkań, jak dzisiaj tu siedzimy, bo już nikogo ten temat nie rozpala. To wszystko jest naszą codziennością. Konsumenci nie mogą źle wybrać, bo generalnie nadal jeżeli wybierają coś w pośpiechu i ze względu na cenę, to producenci wszyscy dookoła zadbali, żeby te technologie na tyle rozwinąć i na tyle też obniżyć ich ceny, ale też troszeczkę przyzwyczaić nas wszystkich do tego, że te ubrania mogą kosztować więcej, że nawet te przypadkowe wybory tej szkody nie powodują. No a cóż, a dla nas osobiście zajęliśmy się czymś innym, bo już trochę sustainability się wyczerpało pracę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że padło parę konkretów. Oddaję głos trzeciej grupie. Także zapraszam przedstawiciela, przedstawicielkę z grupy trzeciej. I tam mamy pani Aleksandra, pan Tomasz, pani Joanna, pani Agnieszka i Karolina. Pani Karolina Sulej. Karolina, to ty? Dawaj. Nie. To nie ty. Znaczy podzieliliśmy się, że ja i Agnieszka będziemy mówili. Agnieszka dopowie rzeczy związane z regulacjami. Uznaliśmy, że brakuje nam transparentności i zachęt, żeby produkować mniej. I padło w trakcie naszej dyskusji kilka propozycji dotyczących stworzenia regulacji, które gdzieś już tam na poziomie unijnym powstają, dotyczących zrównoważonej ekomody i wiążącymi się z tym próbami ograniczenia konsumpcji, na przykład zachętami, żeby nie tworzyć absolutnie nowych trendów co sezon, czy innymi rozwiązaniami, które by pod sankcją zachęcały podmioty zajmujące się modą do bardziej używania bardziej zrównoważonej mody. Uznaliśmy też, że istotne jest stworzenie jakichś celów produkcji, zmniejszenia produkcji gazów cieplarnianych, to tylko CO2 w modzie, do których moglibyśmy dążyć, tak? Postawienie jakiegoś konkretnego punktu uważamy za coś pożądanego. I brakuje nam w dążeniu do tych celów z takich hubów z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, które jeszcze się nie wylęgły na tyle, żeby to była powszechna współpraca, a które są potrzebne, żeby te nowe technologie były używane w
przy produkcji i były no, częścią ograniczania emisji CO2, częścią zmniejszenia zużywania zasobów. I myślę, że więcej o tym powie teraz Agnieszka. Dziękuję bardzo. Więc ja bym zwróciła uwagę też na raport NIK-u, a właściwie odpowiedziała na zapotrzebowanie tego, co NIK wskazał jako jeszcze na niedociągnięcia, a mianowicie taki właśnie brak transparentności i brak danych. W związku z tym, że my nie wiemy, jaka część odpadów jest produkowana, ile to jest, co to znaczy dla konkretnego konsumenta nawet. Nawet nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o odpadach produkcyjnych, ale również konsumenckich. W związku z tym, no, dopóty nie będziemy znali tego typu danych, to pewnie cały czas ci nasi konsumenci będą cały czas jeszcze bardzo mocno spolaryzowani, to znaczy są ci, którzy są bardzo świadomi i czekają już na konkretne rozwiązania i są ci, których no, pewnie jeszcze bardzo trudno przekonać do tej naszej zdaniem lepszej strony mocy. To, co mi się wydaje, że jest niezwykle istotne w edukacji, o której wszyscy, każdy z nas powtarza, że jest taka też niezwykle istotna i która bezpośrednio przełoży się na tą, na ten rok, o który pytasz, 2030-2050, to pójście śladem takich dobrych praktyk. Dla mnie chyba tutaj znowu będzie ta praktyka szła właśnie ze Szwecji, bo okazuje się, że w momencie, kiedy szwedzki rząd wszedł w edukację, to dopiero to był taki prawdziwie przełomowy moment. To nie była ta edukacja tylko i wyłącznie w szkole, czy przez przedsiębiorców, czy gdzieś tam podnoszenie samemu przez konsumentów samoświadomości. Dopiero właśnie taka zorganizowana akcja rządowa, jeżeli chodzi o uczenie, czy budowanie świadomości konsumentów. Te regulacje, o których mówimy, to one są właśnie proponowane, zapowiadane już przez Europejski Zielony Ład, więc w najbliższych 2 latach my naprawdę możemy oczekiwać na bardzo konkretne rozwiązania i co za tym idzie, to co jest niezwykle istotne w każdego rodzaju przełomach, transformacjach, to rzeczywiście ten system zachęt, no i oczywiście sankcji. Dopóki my nie będziemy mieli konkretnych sankcji, do tego momentu będzie to bardzo dobrowolne, to tak jak w przypadku chociażby certyfikatów, dopóki nie będziemy wiedzieli, jakie są konkretne sankcje za nieposiadanie różnego rodzaju certyfikatów, dopóki to będzie dobrowolne, no to każdy będzie postępował tak, jak będzie uważał. Więc to są chyba takie rzeczy, aha, no i te huby. Te huby to jest też rzecz, która gdzieś tam już się dzieje. Huby, które jednoczą i administrację, i te ośrodki naukowe, które są niezwykle ważne. I te ośrodki badawcze, które mają tutaj też taką bardzo cenną ekspertyzę właśnie dla biznesu. Więc myślę, że to są taka współpraca, tak podsumowując już jednym słowem, współpraca, kooperacja wszystkich zaangażowanych tutaj podmiotów, które są dzisiaj nawet obecne bardzo szeroko podczas naszego spotkania, to myślę, że ten znalezienie tego jednego głosu, nawet jeżeli będziemy mieć bardzo różne odcienie tego naszego głosu, no to myślę, że będzie nas zbliżało do celu, który pewno wszyscy mamy jeden, bardzo różnie go rozumiemy, jedni bardziej radykalnie, inni pewnie bardziej technicznie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, ile nas, tyle tych różnych odcieni. Natomiast no, efekt jest taki, że pewnie idąc razem za rękę i postrzegając to tak interdyscyplinarnie, w tym 23 roku, gdzieś 50 znajdziemy jakiś taki konsensus, który nas, mam nadzieję, będzie zadowalał. Mogę jeszcze na chwilkę, tylko jedna rzecz mi przyszła do głowy. Proszę, tak, trochę słuchając waszych głosów, ja bym tak odnoszę wrażenie, że chcielibyśmy być w 2030 w tym miejscu z modą cyrkularną, gdzie dziś trochę jesteśmy z dekarbonizacją, zmianami klimatu, czyli społecznie jest to bardziej jakby zakorzenione, mamy regulacje, które zostały już wdrożone, jest już parę etapów tych regulacji, mamy całą infrastrukturę do tego, aby karać, dbać i wymagać tych targetów. Mamy bardzo precyzyjnie ustalone cele na poziomie przedsiębiorstw, sektorów, krajów.
No i czegoś takiego mam wrażenie, że jesteśmy po prostu parę lat wcześniej z modą cyrkularną i fajnie, gdyby przez te parę lat ta presja polityczna, która moim zdaniem jest kluczowym czynnikiem, doprowadziła nas do tego, że rzeczywiście będzie to, że tak powiem, wyegzekwowane w poważny sposób i w taki pełny sposób. Bardzo, bardzo dziękuję za tę merytoryczną, inspirującą i treściwą dyskusję. To naprawdę super wiedzieć, że mamy tak duże grono zupełnie różnych osób, którym nie jest obojętny ten zrównoważony rozwój i że chcieliście Państwo swoim głosem i wiedzą wesprzeć te zmiany, zwłaszcza w sobotę. No właśnie, cel mamy jeden i bardzo różnie go rozumiemy, jak tutaj padło z ust Pani Agnieszki i nic nas bardziej nie łączy niż jakiś problem, jak powiedziała dzisiaj Aleksandra Kuta. Więc bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się tu po to, żeby ten problem jednak minimalizować i żeby połączyć się w obrębie realnych rozwiązań w tym momencie. Bo łączenie ze sobą właśnie przedstawicieli różnych dziedzin przy wirtualnym, nawet wirtualnym okrągłym stole pokazuje, że pierwszym działaniem, które już teraz możemy podjąć, to właśnie współpraca. A widzę na czacie, że już takie połączenia się odbywają, więc mogę spać dzisiaj spokojnie. O taką burzę mózgów chodziło. Bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję. Oli za prowadzenie i zespołowi Fashion Revolution za współtworzenie tego przedsięwzięcia. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w cyrkularnej przyszłości. Ja również. Dzięki bardzo. Dobrego weekendu wszystkim. Dziękujemy bardzo. Sweet.